Pogoń Baltica Szczecin po meczu we Lwowie awansowała do finału Challenge Cup. Mimo to, że pierwsza piłka wpadła do bramki Pogoni, szczecińskie szczypiornistki niemal od razu objęły prowadzenie, którego nie oddały już do końca. Lwowska Chołyczanka deptała Pogoni po piętach, lecz pod koniec osłabła. Ostateczny wynik 25-21 dla Pogoni Baltica Szczecin. Pierwszy mecz w Szczecinie zakończył się minimalnym zwycięstwem Pogoni 29-28. We Lwowie wspaniałą grą popisała się Małgorzata Stasiak, która zdobyła 7 bramek. Mimo iż gra była twarda, ciężka, to dziewczyny się wzajemnie szanują, wspierają i to jest najpiękniejsze w tym sporcie. Niemniej jednak u nas dzisiaj, śmiem twierdzić, doświadczenie zdecydowało i agresywna obrona spowodowała to, że popełniliśmy mniej błędów. Tak naprawdę trochę rutyny i doświadczenia spowodowało, że dzisiaj my się cieszymy ze zwycięstwa. Polskiemu klubowi ze Szczecina dopingowali kibice LKS Pogoni Lwów. To jest bardzo fajne, że dzisiaj kibice Pogoni Lwów pomogli nam swoim dopingiem. To jest bardzo miłe, tak? A przy czym cała hala wzajemnie się wspierała. Nie było odruchów, żadnego chamstwa. Było wręcz przeciwnie, wspaniałe święto, widowisko, bo myślę, że to też dla Lwowa wielkie wydarzenie. W pierwszym meczu drużyna ze Szczecina zwyciężyła minimalnie tylko o jedną bramkę. Teraz właśnie zależało, w tym dzisiejszym meczu zależało kto wejdzie do finału, więc jako Pogoń przyszliśmy tutaj kibicować. Także dziękujemy reprezentantowi miasta Szczecin oraz klubowi, którzy przywieźli do Lwowa pomoc dla klubu Pogoń Lwów, a mianowicie to są piłki i koszulki naszych bramek. Życzymy Pogoni powodzenia w finale. Pierwszy mecz finałowy Pogoń zagra z francuskim Union Mios Biganos Begles. Odbędzie się on w pierwszy weekend maja.